Witajcie, z tej strony Art Halina. Dzisiaj chciałam Wam pokazać różyczki z materiału. Się tak prezentują. Pokażę Wam, jak zrobić taką różyczkę i taki mały pączek. Będę używała do tego takich wykrojników. Ja stopniuję kwiaty, ja nie robię z jednej wielkości. I na jedną różę potrzebujemy 3 płatki, największe, jeden mniejszy, jeszcze mniejszy i najmniejszy. Na pączek wybrałam ten jeden mniejszy i ten najmniejszy. Będą nam potrzebne też takie podlistki. Zrobiłam takie podlistki z takiej bawełny oliwkowej i wykorzystałam do tego wykrojniki, nie wiem, pincenci, taki podobno do pincenci. Do malowania będę używać tusz akwarelowy na bazie wody. Biorę sobie 2 kropelki tego tuszu i tutaj też te 2 kropelki rozrabiam to wodą. Nie chcę takiego mieć koloru mocnego. Musicie sobie też przygotować jakiś ręcznik papierowy, bo trzeba będzie wysuszyć te kwiaty. I teraz zobaczymy, jaki to nam dało kolor. O, taki może być. Może jeszcze troszkę wody. Każdym razem, jak się robi, to ten kolor inny wychodzi. Ok. I teraz bierzemy sobie płatki. Czy to wszystko widać? Zaczniemy od tych największych 3. Taką mam tą bawełnę troszkę dziwną. Nie za dobrze mi się na niej robi. No ale spróbuję zrobić, jak już wycięłam. I bierzemy sobie płatek. Musimy go namoczyć taką wodą z atomizera. Trochę przetrzeć, żeby nam ta woda nie spływała po tym kwiatku, bo nam się wszystko się rozpłynie, cały ten kolor. I bierzemy sobie ten tutaj kolor rozpuszczony i nakładamy delikatnie tylko tutaj, w tym miejscu. I teraz sobie troszkę pędzel oczyścimy z wody. Łapiemy sobie tak płatek, bierzemy sobie tutaj ten nierozpuszczony wodą i tutaj wkładamy na płatki, tutaj na sam rant. O, sposób. Tak się staramy, żeby to było jak najmniej tego, żeby nam się tam daleko nie rozlewał. I każdy płatek robimy tak samo. Jak się rozleje tam dalej, to będzie taki ciekawszy ten kwiatek też. I teraz kładziemy sobie tutaj na ręcznik, który sobie przygotowałam. Musimy ten pędzel wyczyścić i sobie rozcieramy. Żeby to było takie
no takie roztarte. Też taki był trochę kolor, trochę tego, nie wiem, różowy, czerwony, bardziej czerwony to wygląda. I jak zrobiliśmy ten płatek, roztarliśmy go, odkładamy go do wysuszenia. I każde płatki robimy tak samo. I już mamy to zrobione, odkładamy do wyschnięcia. Płatki nam już wyschły i teraz będziemy modelować. Ale jeszcze zanim zaczniemy modelować, to wezmę te podlistki i muszę je troszkę pomalować. Użyję do tego tuszów. Archiwal taki zielony i archiwal taki brązowy. Będę je malować tak bezpośrednio z, o, w ten sposób. Z jednej i z drugiej strony, żeby się tam odgięło gdzieś, to żeby też było to podbarwione. I teraz jeszcze tym brązowym, a gdzie nie gdzie, żeby nie było to takie w jednym kolorze. Ja modeluję na takiej gąbce, znacie już, na takiej twardej, chociaż do tego mogłaby być trochę miększa, ale
Nie mam, no to muszę się na tej skupić. Będę modelować taką kulką 8 mm. To znaczy kulkę musicie sobie dobrać do płatka, tak? Ale tutaj ta będzie mi idealnie pasować. I żeby zrobić takie zagięcia, będzie potrzebny mi jeszcze taki, nie wiem jak to się nazywa. I robimy to w ten sposób. Kładziemy sobie i delikatnie tak zaginamy po lewej stronie. Wiem, że ten, mam trochę słaby ten, tą bawełnę, ale może nam się uda zrobić. Słabo się tutaj mi zawija, bo jest taka jakaś dziwna ta bawełna. W ten sposób zaginamy troszkę sobie, muszę pomóc rękoma, bo nie robi to się najlepiej na tej bawełnie. Każdy płatek robimy tak samo. Próbujemy to wywinąć. O tak. I wyszedł nam taki. Teraz odwracamy na prawą stronę. Bierzemy kuleczkę i tak tutaj wiziamy. Troszeczkę wbijamy i troszeczkę jakby podnosimy. Ale tak niedużo podnosimy. Ten pierwszy płatek powinien być płaski. Tak, muszę się tutaj troszkę wspomagać, bo jak mówiłam, ta bawełna jest nie za bardzo dobra. Chyba jest jakąś mieszanką i tak nie za bardzo mi tutaj chce współpracować. No, ale zrobimy, damy radę. I to musi być takie. Taki dosyć płaski ten płatek powinien być. Trochę go przytrzymać, żeby on się spłaszczył. O, i taki ma być płaski. Drugi płatek bierzemy, wracamy na lewą stronę i robimy tak samo. To są cały czas 5 cm płatki. Odwracamy i robimy tak samo jak w poprzednim, na prawej stronie, tylko tutaj już troszeczkę mocniej podnosimy. Jak się uda, to podniesiemy. O, troszeczkę mocniej podnosimy. Chciałabym wam to dobrze pokazać, ale mówię, że ta bawełna jest bardzo kiepska. Ale na pewno w ten sposób to robimy. Muszę tutaj mocniej wciskać, żeby
mi się to podniosło, a to jest jakoś tak, nie chcę współpracować. Ten już płatek, widzicie, jest bardziej podniesiony. Bo tu w tej róży najważniejsze jest, żeby dobrze wymodelować płatki. Ten jest już tak bardziej podniesiony. I teraz bierzemy trzeci. I ten płatek robimy już tak bardziej podniesiony. Najbardziej. Teraz bierzemy następny płatek. I ten płatek 4,5, to już taki staramy się zrobić zwinięty, żeby był mocno zwinięty do środka. Układamy, żeby płatki były jeden za drugim. I teraz te następne płatki, to jest płatek 3,5 cm. Tego już nie zaginamy, tylko bierzemy kulkę i robimy w ten sposób. Raz kulką i do środka. I teraz biorę sobie tutaj taką gąbeczkę miękką, żeby sobie to wcisnąć. Chwilę przytrzymuję. To też dobrze będzie, jak będzie to na przemian. Ale to już można później sobie to ułożyć podczas klejenia. I teraz ten najmniejszy. Też biorę kulkę. Ale tutaj tylko robię raz. Przez środek. I do środka. Od góry. I do środka. Od góry i do środka. I teraz tutaj na tą miękką gąbeczkę, bo muszę go wcisnąć sobie. Nam ułożył. Jeszcze pączek. Robimy tutaj tak samo. Dwa razy. I do środka.
ten mniejszy płatek. Ech, gorąco. Się oparzyła. Już mamy to wymodelowane. To będzie na pączek. Jeszcze tylko listki, te podlistki. Robię tym tutaj przyrządem. I tylko tak robię. To będzie na pączek. To robię tutaj po lewej stronie, bo to będzie takie zamknięte. I mamy taki zrobiony do pączka. A to jest podlistek do róży. Od góry tak mocniej, a przy dole trochę słabiej, żeby nam się później fajnie to przykleiło. Jak tutaj gdzieś jest za bardzo zagięte, to sobie można rozprasować, jak ja to mówię, żeby było takie mniej zagięte. Tutaj przy samej tej końcówce. Już mamy wszystko teraz wymodelowane. Klejenie jest szybkie. Szybko to, jak jest dobrze kwiat wymodelowany. Zobaczcie, ten jest taki w miarę płaski. Ten jest już troszkę wyższy. Ten już jest taki bardziej zamknięty. Ten już prawie zamknięty. No i tutaj to są te same środeczki. Tak to ma wyglądać, żeby ta róża tak wyglądała po złożeniu. Do środeczka potrzebna nam będzie folia. Ja robię z folii środek i wybieramy sobie wielkość największego płatka, tak? W zależności jakie robicie. Możecie robić to w różnych konfiguracjach. U mnie są trzy płatki po 5 cm, jeden płatek 4,5 cm. 3,5 cm i ten pas najmniejszy ma 3 cm. Zwijamy folię i musimy sobie zrobić taki stożek. On musi być malutki, żeby zakryć materiałem w górę, żeby go nie było widać. Robię tutaj dziurkę. I nakładam drucik. Troszkę daję kleju. Nakładam drucik. I już mam gotową taką. Oczywiście przymierzam, czy jest dobra, czy nam zasłoni. Ten pierwszy płatek, więc tutaj musimy zasłonić tą. Zasłoni nam, jest ok. I teraz tak, ja kleję tutaj to klejem na gorąco, chociaż nie jestem zachwycona z tego powodu. Ja nie bardzo lubię klejem na gorąco, ale tylko ten sam środeczek zrobię na gorąco, a potem już będę kleiła klejem do tkanin. Tutaj daję na dole, żeby nam się przykleiło i nie jeździło, tak? Przyklejamy. I
I teraz przymierzamy sobie jakiś płatek, pojętnie który. Chodzi o to, żeby zakrył nam tą folię. Ten może być, więc nakładamy sobie klej na cały płatek. Już tutaj nie bardzo mi wyszło na cały. W ten sposób. I przyklejamy ten płatek. Tak otulamy tą folię, żeby jej nie było widać. I już mamy przyklejone. Teraz wybieramy sobie płatek naprzeciwko i robimy to samo. Na cały płatek nakładamy klej, tak żeby nam tam nigdzie nie wychodził, to nieestetyczne, i przyklejamy. I już mamy taki ciubek zrobiony. Teraz bierzemy sobie następny płatek, tylko że tutaj już klej nakładamy tylko na dole i przyklejamy. Jakoś tam sobie przymierzycie, który wam tam płatek odpowiada. Nie musi to być takie zawinięte do końca zaklejone. Teraz następny płatek przyklejamy tylko dołem. I został nam jeszcze jeden. Możemy go tu wsunąć. Będzie taki ciekawszy. Klej nakładamy na dole tylko. Troszkę możemy to. I już mamy taki środeczek zrobiony. I ja teraz będę już kleiła zwykłym klejem. Ach, jeszcze widzicie, nie zrobiłam sobie dziurek. Niestety te wykrojniki nie mają dziurek. Trzeba sobie zrobić dziurki w środku. Trzeba jeszcze znaleźć ten środek. Dziurka. Staramy się, żeby tak byłam mniej więcej na środku, chociaż mi rzadko się udaje, żeby było na środku. Już mamy dziurki i teraz ja będę kleiła już tym klejem do materiału. Nakładam sobie tutaj klej. Wiadomo, że on nie schnie tak szybko jak klej na gorąco, ale ja wolę tak. Biorę ten następny płatek. Można tę różę całą na gorąco kleić klejem. Tutaj troszkę przycisnę, bo ten klej tak szybko nie łapie. I już mamy taką malutką różyczkę. Bierzemy następny. Nakładamy klej. Klejenie już jest szybkie, szybko to idzie. Jak są dobrze płatki wymodelowane, w ten sposób jak wymodelujecie, to po prostu tylko jest kwestia złożenia tego kwiata. Klej mi tutaj właśnie ten na gorąco klej mi tutaj się To jest dobrze, bo tutaj tym klejem możemy sobie jeszcze płatki poukładać tak jak chcemy.
O, jak wyschnie, to jest fajnie się trzyma. Tak, bierzemy następne płatki. Już najpierw klej sobie nałożę. Tylko tutaj na dół. Tak nie wyszło za dobrze, bo mówię, że ta bawełna jest bardzo kiepska. Ciężko jest zrobić. Ale chodzi o to, o sam sposób, jak to zrobić. Już chwilę potrzymamy. No muszę tu chwilę potrzymać, bo nie jest tutaj na gorąco. Tam troszkę złapię. I już mamy taką malutką różyczkę. Teraz dodajemy następny płatek. Nakładamy trochę kleju. I układamy sobie na przemian. Trzymam. Później jeszcze płatki porozkładam. Troszkę wyschną. I ostatni płatek. Nakładam klej tutaj od spodu. Tak to. Nakładam płatek, żeby się mijały. Chwilę przytrzymuję. Później te płatki sobie porozkładam, żeby ta róża nie była taka zbita. Ale to jak wyschnie. I już mamy zrobioną różę z materiału. Tak się prezentuje. I teraz bierzemy ten podlistek. Z prawej strony nakładamy na różyczkę i tak, żebyśmy tutaj pochowali wszystkie te nacięcia, tak? I też kleję tym klejem. Nakładam tu sobie kleju. Układam sobie tak, żeby tutaj pozakrywać te. I tak tam pod spód nikt nie zagląda, ale niech to wygląda estetycznie. Jeszcze później jak wyschnie, to ja troszkę to odsunę od kwiatka. Bo to musi wyschnąć. I mamy zrobioną taką różyczkę. Tak wygląda od spodu. To musi się tutaj przykleić. Odkładamy i zrobimy jeszcze pączek. A pączek tutaj mam też przygotowany. Dałam do kleju. Odkładamy na cały płatek.
i wyszedł nam taki pączek. Dzisiaj zrobiłam różyczkę i pączek. Jeśli Wam się podoba to, co ja robię, subskrybujcie mój kanał, a ja się postaram robić jeszcze następne rzeczy, następne kwiaty. Napiszcie komentarze, czy Wam się to podoba i dajcie kciuka w górę.